witamy się wszyscy tu dziś, teraz bardzo serdecznie i kapłani, i współbracia zakonni, i rodzice, rodzeństwo, krewni, przyjaciele. No i witamy bardzo gorąco tych, którzy będą składać swoje pierwsze siły zakonne. Panie, to wszystko, co jest, co będzie wielkim uwielbieniem Boga, było jeszcze bardziej dobre. Przeprosimy. Boży Majestat, Boże Miłosierdzie, za wszystkie nasze grzechy, słabości, sprzeniewierzenia. Kochani nowicjusze, którzy niebawem złożycie swoje pierwsze śluby zakonne, w otoczeniu naszych i wychowawców, gości, rodziców, tych wielkich gości, których jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie pragnę przywitać, księdza dziekana, tutejszego dekanatu i wszystkich kapłanów, wszystkich współbraci z księdzem wikariuszem generalnym na czele, siostry zakonne. Rodzicom to się należy specjalne, bardzo specjalne słowo. W tym świętym momencie trzeba sięgać, jak zwykle zresztą, na głębie. To nie tylko zgromadzenie bracia ze zgromadzenia z księdzem magistrem na czele, tym pierwszym wychowawcą tego domu, przygląda się i próbuje, ale próba też z drugiej strony. Czy ja, któremu się spodobał ten stan, ta właśnie droga, czy ja naprawdę jestem tu wezwany? Więc się muszę wypróbować. I 365 dni takiej próby to nie mało. Ale to jest początek. Zacznie się batalia, która czeka na was. A głosy i wołania za polskim księdzem w dalszym ciągu są bardzo żywe. I wdzięcznością wobec Boga składajcie wasze święte śluby zakonne. Pragniemy żyć na wzór Pana naszego Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował i wydał samego siebie za nas. Czy chcecie w miarę swych możliwości urzeczywistniać zadania naszego zgromadzenia, jakim jest służba Kościołowi wśród Polonii zagranicznej? Służbę naszym braciom za granicą obieramy jako drogę naszego uświęcenia i zbawienia wiecznego.
wysiłkach i zadaniach Towarzystwa Chrystusowego Prawowania Zagranicznych staję przed Tobą, wiecznie i miłosiernie Boże, a poświęcając się dobrowolnie na szczytną służbę Twojego Królestwa Prawdy, pokoju i zbawienia, składam w tymże towarzystwie na przeciąg jednego roku wśród czystości, ubóstwa, posłuszeństwa. To moje ślubowanie zakonne składam w ręce przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego. Ojca i Syna Towarzystwa i zgodnie z Jego ustawami. Przyobleczę w nowego człowieka, swój, który stworzony jest na wzór Boga sprawiedliwości i świętości. Wszystkim przyjaciołom.
słowami świętego Pawła pragniemy wyrazić nasze uwielbienie i dziękczynienie Bogu za dar życia, łaskę wiary i dar powołania. W tej uroczystej chwili zwracamy się ze słowami podziękowania i uczuciami serdecznej wdzięczności do Was, kochani rodzice, za wiarę, którą wszczepialiście nam od dzieciństwa, za Wasz trud włożony w nasze wychowanie. Pragniemy ucałować Wasze spracowane dłonie, które zapewniały nam chleb powszedni. Pragniemy ucałować Wasze zapracowane czoła. Dziękujemy Wam za nieprzespane noce, pobolałe ramiona, za Wasz pełen poświęcenia i trudu wysiłek. Jesteśmy świadomi, że ta dzisiejsza uroczystość jest dopiero początkiem życia zakonnego, które prowadzi do Chrystusowego Państwa. Pokornie. I sztuka tam.
Nie, 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 nie